Na program zapraszają Poddębice, miasto gorących źródeł. Można powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy na dawnych basenach w Poddębicach. Niewiele z nich, jak widać, zostało, ale jak zapewniają władze gminy, cały ten gruz będzie wykorzystany. Ja na pamiątkę biorę sobie fragmenty dawnych niecek. W tej chwili rozpoczęła się wielka rewitalizacja, budowa nowego kompleksu basenowego, który ma być motorem dla nie tylko tutejszej gospodarki, ale także dla turystyki w całym regionie. Jak to będzie wyglądało? Dziś o tym w AgroExpresie. Pierwsze stropy Centrum Wodno-Rekreacyjnego będą wylewane pod koniec maja. Aktualnie rozpoczęły się roboty murowe, kończymy wykopy, działamy z robotami żebetowymi. Niedawno postawiliśmy, jak widać, żuraw wieżowy. Na razie prace toczą się głównie w wykopach. Na budowie jednak dużo się zmienia. Pracuje kilkadziesiąt osób i ciężki sprzęt. Rynek budowlany jest ciężki, to trzeba przyznać. Natomiast radzimy sobie, jak widać, roboty postępują. Nie mamy większych problemów ze znalezieniem ekip chętnych do pracy, szczególnie, że nowy rok, nowe rozdanie, jest dużo też firm poszukujących wbrew pozorom pracy, natomiast działamy. Finał pierwszego etapu budowy w 2020 roku. Uruchomienie obiektu prawdopodobnie jesienią. Każdy obiekt sportowo-basenowy jest wymagający, każdy ma swoją specyfikę. Tutaj akurat mamy niecki stalowe, wszystkie, będą zewnętrzne, wewnętrzne, cała infrastruktura, nowoczesny system nawadniania. Korzystamy z wody termalnej, tutaj niedaleko jest obiekt geotermii, gdzie te baseny będą zasilane wodą termalną. Także każdy taki obiekt jest wymagający, natomiast lubimy takie wyzwanie. Inwestycja to duże obciążenie dla lokalnego budżetu, ale także ogromna szansa. Na co Państwo liczą? No, liczymy na przyjazd zewnętrznych gości, którzy będą tutaj nas dopingować, no i będą raczej zadowoleni z tego, co tu będzie wybudowane. Czyli rozwój turystyki. Rozwój turystyki jak najbardziej by była wskazana. No a czy gmina udźwignie? No, po wszystkich wyliczeniach okazało się, że wystarczy pieniędzy na tą inwestycję, oczekiwaną od kilkunastu lat, może od kilku lat. No i więcej to tylko teraz, żeby czekać na rozwinięcie całej infrastruktury i dalej będziemy czekać też na przyjazd już nowych gości. Wszyscy kibicują, przez płot podglądają, jak idzie? Codziennie zajeżdżamy tutaj jako radni, przyjeżdżamy. No nawet ludzie z zewnątrz też przychodzą, mieszkańcy tutaj Poddębic, z okolic zaglądają, przyglądają się. No i dopingują raczej nas, no, mało jest głosów przeciwnych jak na razie. Prace postępują zgodnie z harmonogramem. Jest to obieg oczekiwany w Poddębicach od, można już powiedzieć, śmiało kilkudziesięciu lat, bo pomysłodawcą wydobycia wód termalnych był burmistrz Alfred Szałyga. Z różnych przyczyn nie udało się. Teraz ten projekt kontynuujemy i cieszymy się, że taki pomysł w Poddębicach padł. Nie są to proste zadania, bo zaczęliśmy od odwiertu termalnego, który kosztował nas 12 milionów. Potem budowaliśmy kotłownię geotermalną i sieci geotermalne, które ogrzewają nam dużą część miasta i to były kolejne kilkanaście milionów. No i teraz największy projekt właściwie w historii Poddębic w tak krótkim czasie, bo w ciągu dwóch lat mamy tu zainwestować ponad 80 milionów złotych i bardzo się z tego cieszymy, że wreszcie te plany weszły w fazę realizacji, no ale też chcielibyśmy, żeby wykonawcy się spisali na medal, żeby to zadanie przebiegło w dobrym tempie i żebyśmy mogli zrealizować te zadania, które chcemy, a bierzemy przykład z najlepszych, bo bierzemy przykład z austriackiej Styrii, to jest województwo podobne wielkościowo do województwa łódzkiego i tam obiektów termalnych jest kilkanaście i stworzyli wspaniały produkt turystyczny, gospodarczy, który wydźwignął Styrię, która była biednym rejonem, na jeden z najbogatszych i najbardziej innowacyjnych rejonów w całej Europie. Dowodem tego była 3 lata temu przyznana nagroda z Komisji Europejskiej za właśnie innowacyjny region Unii Europejskiej. I my chcemy do tego zmierzać. Województwo łódzkie ma dobre zasoby wód geotermalnych i chcemy dorównać do tych najlepszych, żeby Poddębiczanom i regionowi po prostu żyło się lepiej, żeby się rozwijali. Ten obiekt będzie miał
5700 metrów kwadratowych budynku kubaturowego, lustra wody 2300 metrów kwadratowych, a więc też dosyć duża ilość jak na warunki polskie. Będzie się składał z kilku basenów, z basenu pływackiego, z basenu rekreacyjnego, z basenów dla dzieci, z dyż wodnych, gdzie będzie można podjechać specjalnie wózkiem dla osób niepełnosprawnych. Obiekt kubaturowy będzie wyposażony w sauny, będzie wyposażony w haloterapię, w groty solne. Będą 3 pokoje do rehabilitacji, pokoje do leczenia borowiną, bo też na naszym terenie mamy złoża borowiny, które są potwierdzone przez Polski Instytut Zdrowia, że mają właściwości lecznicze. Łącznie mamy tutaj terenu 14 hektarów. Przejęliśmy również liceum ogólnokształcące, które ma docelowo być domem zdrojowym z funkcjami hotelowymi. No i będzie jeszcze kilka hektarów pod inwestycje prywatne lub przyszłościowe gminne. Zobaczymy, jak będzie stan finansów gminy. Jest dobry impuls do rozwoju tego regionu. Zaplanowano też już drugi etap inwestycji. Drugi etap to będzie rewitalizacja starego obiektu hotelowego, gdzie będzie na integracyjne centrum spotkań osób starszych i niepełnosprawnych. I trzecim etapem będzie przebudowa tutaj inwestycji drogowych i parkingowych, tak żeby już dopiąć ten cały system. I najprawdopodobniej jeszcze w tym roku na te dwa kolejne etapy ogłosimy przetarg. Jesteśmy już na osiedlu Północ w Poddębicach. To osiedle, które jako pierwsze wzbogaciło się o solary na dachach. Mówiło się o nim ekologiczne. Powstały tutaj też ekologiczne kotłownie szczytowe, ale w samym centrum tego osiedla ciągle dymiły kominy. Do niedawna. Teraz mogą już zniknąć. Prace objęły teren wokół dwóch niewielkich bloków. Pierwszych, które powstały przed laty w tej części miasta. Ulga, mówią zdecydowanie mieszkańcy. Wreszcie będą korzystać z miejskiego ciepła i ciepłej wody. Bardzo dobrze, wszystko się zmieniło. Ciepło jest, ciepła woda. Okej, wszystko dobrze. A jak to wcześniej funkcjonowało? No funkcjonowało, trzeba było palić w piecu. Trzeba było wszystko samemu? Nosić węgiel, kupić węgiel. A już lata mnie to zrobię. Czyli jest to spore udogodnienie? O, bardzo. Wiadomo, jak było przedtem ogrzewanie z piecy, paliliśmy węglem, powietrze było zanieczyszczone, to teraz jest całkiem inaczej. Ale to się odczuwa, że już tego wyziewów nie ma z kominu? Bardzo. Wieczorem po prostu wyjść, to już się nie czuje tego smogu. No jest po prostu super. No, jesteśmy bardzo zadowoleni. Czekaliśmy na to. A opłaty, niech pan powie, jak to wygląda, jeśli chodzi jakby przeliczyć? W granicach, tak jak węgiel, tak i się płaciło, taki sam koszt jest teraz. Po kilku latach działalności ciepłowniczej z wykorzystaniem energii z wód geotermalnych, gdzie ogrzewaliśmy ponad 90 dużych budynków typu bloki, szpital, urzędy, szkoły, rozpoczęliśmy proces realizacji ograniczania niskiej emisji w mieście i takim pierwszym projektem pilotażowym tak naprawdę w ubiegłym roku był projekt właśnie ten tutaj przy ulicy Dojazd numer 1 i 2, gdzie dwa budynki szeregowe, zamieszkują 24 rodziny na wniosek właśnie mieszkańców tych budynków. Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy sieć ciepłowniczą z przyłączami z ciepłą wodą użytkową. I obecnie 22 przyłącza są zrealizowane, dwa jeszcze w przyszłości będą do zrealizowania. Jak mieszkańcy będą chcieli je wykonać w ten sposób, ograniczymy szkodliwe pyły wydobywające się z przydomowych pieców, gdzie każde to mieszkanie miało swój kocioł na paliwo stałe w większości i te szkodliwe pyły właśnie były emitowane. I tym projektem pilotażowym chcemy rozpocząć realizację rozbudowy sieci ciepłowniczych na osiedlach domku jednorodzinnych, gdzie zmniejszymy emisję gazów i pyłów do atmosfery i pozytywnie to wpłynie na zdrowie naszych mieszkańców i turystów. Tutaj można powiedzieć, że te kominy stały w samym sercu osiedla. Te najstarsze tutaj bloki na tym osiedlu są otoczone blokami spółdzielni mieszkaniowej i Towarzystwa Budownictwa Społecznego i też mieszkańcy skarżyli się właśnie na wydobywający się dym z kominów. Dzięki realizacji tak naprawdę już nie ma efektu niskiej emisji na tym osiedlu. Gmina będzie też realizować mniejsze inwestycje związane z termomodernizacją, zarówno w samych Poddębicach, jak i w okolicy.
Będziemy termomodernizować halę sportową przy Szkole Podstawowej w Podębicach oraz remizę strażacką Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszu. Jest to zadanie o wartości 3 milionów złotych, z czego gmina pozyskała 1 350 tysięcy środków unijnych. Zadanie jest do zrealizowania w formule zaprojektu wybuduj. Obecnie wykonawcy realizują projekt, ale całość robót ma się skończyć jeszcze w tym roku. Zakresem robót obejmuje wymiana stolarki okiennej drzwiowej, docieplenie ścian, sufitów, docieplenie tej konstrukcji łukowej, tej hali, wymianę też instalacji centralnego ogrzewania. Jeżeli chodzi o tą halę, jeszcze w ubiegłym roku spółka Geotermia Poddębice doprowadziło ciepło z wód termalnych. Także projekt ma na celu szacowany efekt ekologiczny, oszczędność ciepła około 30%. Tak? Jeżeli chodzi o budynek Niewiesza, tam swoją siedzibę mają strażacy, ale też Stowarzyszenie Promocji Niewiesza i Okolic. I tam będą prace polegały na dociepleniu ścian i sufitów oraz modernizacji instalacji elektrycznej. Widać temu budynkowi te prace się przydadzą, bo to już część płytek z zewnątrz spadła i elewacja no, nie wygląda najciekawiej. No, czas jednak zrobił swoje i faktycznie budynek był wykonany w takim troszeczkę czasach, gdzie na temat oszczędności energii, oszczędności ciepła nie przykładało na takiej dużej wagi jak teraz. Dziś u nas w Agroekspresie to wszystko, a na kolejny program zapraszamy w niedzielę za tydzień o stałej porze. Na program zapraszają Poddębice, miasto gorących źródeł.